Cześć wszystkim, dzisiaj Roberta Lewandowskiego, świetne informacje pływają z Monachium. Robert Lewandowski jest w coraz lepszej formie, już za kilka dni wróci na boisko. No właśnie, jak przebiega tutaj rehabilitacja, leczenie kontuzji Roberta Lewandowskiego, bo wielu kibiców się niecierpliwi, czy Robert Lewandowski może będzie grał na mecze reprezentacji, mecze towarzyskie reprezentacji Polski, o ile się one odbędą, o ile tak w ogóle w związku z koronawirusem. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, media niemieckie dokładnie Kicker, przedstawiają świetne informacje dotyczące stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego, jest on coraz lepszej dyspozycji, rehabilitacja przebiega praktycznie bez jakichśkolwiek zastrzeżeń i w przyszłym tygodniu Robert Lewandowski ma już trenować z drużyną Bayernu Monachium, bo wiemy, że przez 10 dni miał nogę w kontuzji, znaczy w kontuzji, miał nogę w gipsie po tej kontuzji, no i później miał delikatne zajęcia rehabilitacyjne na sali, teraz ma wrócić i trenować z pierwszą drużyną Bayernu Monachium, na razie ma mieć przebieżki i bieganie, jeśli chodzi o trening, natomiast w miarę upływu czasu ta po prostu, te treningi będą coraz bardziej intensywne, no i Robert Lewand... będziemy mogli zobaczyć Roberta Lewandowskiego, najwcześniej no ma być gotowy na mecze, na pierwszy mecz z Borusją Dortmund, mecz kwietniowy, no ale to też jest ciekawe, jakby w kontekście dzisiaj koronawirusa, czy te w ogóle mecze się odbędą, bo wydaje się, że tutaj jest to wszystko, stoi pod dużym znakiem zapytania. E, warto wspomnieć, że. Rugania, więc zawodnik Juventusu Turyn, wykryto u niego koronawirusa. Cała drużyna Juventusu Turyn znajduje się pod kwarantanną. Inter Mediolan też po prostu stwierdził, że tutaj zawodnicy będą w kwarantannie. Niedawno odbył się mecz Inter kontra Juventus, więc istnieje tutaj ryzyko, obawa, że po prostu piłkarze też Interu się zarazili. Więc wiemy, że Serie A też zawiesiła na czas, na pewien czas rozgrywki. Może się okazać, że ten mecz na przykład Roberta Lewandowskiego, Bayernu Monachium z Chelsea, mecz tak na naprawdę Rewanżowy zostanie on odwołany, zostanie on praktycznie odwołany, ale jeszcze nie, nie ma takiej decyzji, ale wszystko ku temu zmierza. Także okazałoby się, że ta kontuzja przytrafiłaby się wtedy, kiedy na świecie szaleje praktycznie koronawirus, ale Robert Lewandowski by tego uniknął, tak by praktycznie tego uniknął. Także tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o roberta Lewandowskiego. No tak powiedziałem, w przyszłym tygodniu ma mieć treningi biegowe i systematycznie po prostu ma wracać do pełnej dyspozycji. No i teraz jest największy znak zapytania, tak? W jakiej będzie formie Robert Lewandowski? Czy ta kontuzja podziała na niego na plus? A więc zregeneruje się, nabierze więcej siły. No nie jest jakaś kontuzja taka, która by powodowała tak naprawdę, że on miałby więzadła, tak? Czy inne problemy, które by sprawiały, że musiałby stopniowo wracać do treningów, też by pewnie by wprowadzane na minutówki, gdzieś od 60, 70, czy na ostatnie 15 minut, od 60, 70 minuty. Natomiast jest to kontuzja, która może być zbawienna w jakiejś Sposób dla Roberta Lewandowskiego bo dał mu takie wytchnienie cały czas od początku. E, kariery, praktycznie gra nieustannie bez kontuzji, tam miał tylko jedną kontuzję przed 18 rokiem życia. Natomiast praktycznie całe te 10 lat, jak jest w Niemczech, od 2010 roku, jak jeszcze był Borusi i Dortmund, teraz Bayern Monachium nigdy nie miał poważniejszej kontuzji. No miał teraz tę te, e, przepuklinę pachwinową, tak, ten zabieg, ale to też on miał miejsce w okresie e, świątecznym, tak a więc tutaj między, kiedy miałem mia, mia miejsce przerwa, się chodzi o Bundesligę. No wiemy o tym, że jeśli chodzi o Bayern Monachium, to Robert Lewandowski wypadł już na kilka spotkań, chyba dwa czy trzy, wypadnie na kolejne, aczkolwiek kolejne spotkania mają się odbyć bez udziału publiczności. Więc na dobrą sprawę Robert Lewandowski też dużo nie traci, a wszystko wiadomo w obawie tutaj o koronawirusa. Kto wie, czy czasem Robert Lewandowski nie sprawi psikusa i nie wróci wcześniej, będzie wcześniej praktycznie gotowy do gry, tak? Nie będzie praktycznie... Tutaj wcześniej gotowe do gry. No, Bayern Monachium tak mówił o tym, że Roberta Lewandowskiego też zgodnie za, zastąpili inni zawodnicy, tak. Jeśli chodzi o Bayern Monachium, wydawało mi się, że tutaj nie ma człowieka niezastąpionego, że Cirque też po prostu może zastąpić Roberta Lewandowskiego, ten młody Holender, osiemnastoletni. No, ale to pokaże praktyka, tak. Jak na razie Cirque zdobył gola w meczu z Hoffenheim, który był. Mocno zwyciężył, którym Bayern bardzo mocno zwyciężył, bo 6 do 0. Natomiast teraz, jeśli chodzi o te zmagania ligowe, troszeczkę gorzej się wiedzieli, jeśli chodzi o Bayern Monachium. No i Cyrkse już tak nie błyszczy, tak jak był mecz łatwy do wygrania, gdzie było dużo goli, był grad goli, to i cyrkce wpisał się na, czyli Circe wpisał się na listę strzelców. Natomiast no, najważniejsza tutaj jest powtarzalność, żeby ten zawodnik udowodnił w każdym spotkaniu, w każdym meczu, że potrafi zdobyć gola. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. No tutaj warto wspomnieć, tak, to, że to jest kontuzja, której Robert Lewandowski nabawił się po meczu z Chelsea Londyn e, tam po prostu ukruszona jest tak, czy pęknięta kość, e, praktycznie u, u, u początku kości, czy końca kości, e, co ciekawe Robert Lewandowski nie czuł tej praktycznie kontuzji podczas meczu, dopiero w nocy zaczęła ta noga puchnąć, go jego boleć no i wtedy wszystko e, z, tak zostały później następnego dnia prze, przeprowadzone badania, wszystko wyszło tak, było na jaw, że Robert Lewandowski jest rzeczywiście kontuzjowany i nie będzie można go zobaczyć przez najbliższe tygodnie Tutaj były różne dyskusje dotyczące Roberta Lewandowskiego, że nie, nie zobaczymy go przez najbliższe 4 tygodnie, 6 tygodni, 8 tygodni, niektórzy nawet zakładali 10 tygodni, tak, były opinie właśnie ekspertów, ortopedów, lekarzy. No, zobaczymy tak naprawdę, tak, czy Robert Lewandowski w jakim, w, w jakiej formie wróci. Wiadomo, że lekarze niemieccy będą chcieli jak najszybciej postawić Roberta Lewandowskiego do pionu, aczkolwiek, no, to też musi być wszystko z głową zrobione, tak, bo często się zdarza, że zawodnicy wracają po kontuzji, chcą też po prostu grać, nawet kłamią tak w stosunku do lekarzy, że ich nic nie boli, bolić nie, nie dolega, bo chcą jak najszybciej grać. A później się okazuje, że ta kontuzja odradza się ze zdwojoną siłą. Wątpię, żeby tak było w przypadku Roberta Lewandowskiego, bo na pewno jest on świadomym zawodnikiem. Aczkolwiek, no lepiej, żeby po prostu tutaj stopniowo powoli wracał. Byłaby to ciekawa sytuacja, gdyby wrócił na mecz z Borussią Dortmund. Aczkolwiek, tak mówię, no może się okazać, że może być przerwa, jeśli chodzi o Bundesligę, jeżeli ten koronawirus będzie mocno szalał w Niemczech i może być przerwa, albo zawieszona będzie Liga Mistrzów, tak? Wydawało się, że jak Robert Dawadowski ma tą kontuzję, to już nie będzie mógł osiągnąć tego rekordu 40 goli, co miał Gerd Miller, a teraz przez tego koronawirusa, gdyby Liga była zawieszona albo przełożono by te mecze na później, to by się okazało, że jednak jest cały czas w stanie praktycznie dokonić, do, do, dogonić ten rekord, tak? Zwłaszcza, mi się wydaje, że jak Robert Lewandowski wróci, to on wróci ze zdwojoną siłą, tak? Będzie po prostu dwa razy silniejszy, mocniejszy i też głodniejszy gry przez te wszystkie dni. Na razie można zobaczyć na jego media społecznościowe, na Instagramie zdjęcia z rehabilitacji, tak? To wszystko ma miejsce oczywiście w budynkach Bayernu Monachium, tam jest pełny sprzęt w, jeśli chodzi o rehabilitację i stopniowo tutaj Robert Lewandowski wraca do pełnej dyspozycji do pełnej sprawności, tak żeby był gotowy na kolejne praktycznie mecze i na to, żeby zdobywać kolejne gole. A wiadomo, że tych meczów jeszcze będzie sporo kluczowych. zwłaszcza, że ostatnio były niespodzianki, tak. Bayern tutaj będzie walczył w lidze mistrzów, a Borussia Dortmund już odpadła, jeśli chodzi o ligę mistrzów, tak. Borussia Dortmund już praktycznie odpadła. No zaskakujący, tak naprawdę wynik. Więc no tutaj Bayern Monachium musiał uratować honor ligi niemieckiej, czy Bundesligi, no. I grać, być cały czas praktycznie w Bundeslidze. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Niektórzy mówili, że to jest kontuzja, która wynika z przetrenowania, że w cudzysłowie zajechali Roberta Lewandowskiego, bo cały czas gra. No nie, no to była jakby kwestia mechaniczna, uszkodzenie do tej kości. Natomiast niewątpliwie e, niewątpliwie po prostu taki odpoczynek Robertowi się przyda, zważywszy na to, że Ania Lewandowska praktycznie jest na końcówce, jeśli chodzi o ciążę, e, będzie miała rozwiązania, teraz będzie rodziła w marcu albo też w kwietniu, no więc będzie mógł te ostatnie chwile spędzić tak naprawdę z Anią Lewandowską, tak? E, przed narodzinami dziecka, no nie było tak w przypadku Klary, no bo w przypadku Klary cały czas praktycznie Robert Lewandowski występował. Oczywiście był domu, no ale wiemy, jak to wygląda życie piłkarza, często na walizkach, tak? E, natomiast tutaj rzeczywiście Robert Lewandowski cały czas jest w Monachium. No i teraz też szaleje ten koronawirus. kluby zaostrzają przepisy, jeśli chodzi o wychodzenie, imprezy masowe, spotykanie się i tak dalej. No trzeba się spodziewać tego, że wkrótce mecze Bundesligi będą przy pustych trybunach. Tak to ma miejsce we Włoszech. We Włoszech całkowicie, praktycznie tutaj zawieszono ligę, więc to można się tego praktycznie spodziewać. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Też pozostaje pod znakiem zapytania, tutaj, pytanie, jeśli chodzi o mecze reprezentacji Polski. No, Raczej Robert Lewandowski nie przyjedzie na te mecze reprezentacji, aczkolwiek może nas wszystkich zaskoczyć Robert, że wróci na szybciej na boiska niż to lekarze zakładają, z, 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 dlatego że będzie po prostu no, pracował nad sobą, ta, też ta dieta sprawi, że szybciej będzie się regenerował. Natomiast no, pod znakiem zapytania stają też mecze tutaj e, towarzyskie reprezentacji polskiej, które będą mieć miejsce. Pod koniec marca, 27 marca i 31 marca, ponieważ już te mecze mają odbyć się bez udziału publiczności. na no a Zbigniew Boniek zakłada, że jeżeli będzie taka konieczność, będzie taka gotowość, jeśli, czy naciski ze strony właśnie władz w związku z koronawirusem, to te mecze mogą być całkowicie odwołane. No na szczęście są to mecze towarzyskie, tak? No pytanie też, czy odbędzie się Mistrzostwa Europy, się odbędą, tak? I jak to wszystko będzie wyglądało? No to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmem filmikiem. że żeby dzwon, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jestem ciekaw waszej opinii e, na temat właśnie tej kontuzji koronawirusa. Czy to koronawirus sparaliżuje Bundesligę rozgrywki jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Pozdrawiam. Trzymajcie się.